Spotkaniem na Miejskim Placu Targowym rozpoczął się kolejny rajd Zambrów na rowery. To już przedostatnia w tym sezonie impreza sportowo-rekreacyjna organizowana przez Urząd Miasta w Zambrowie. Przedostatnia, już czwarty. Przed nami tylko wrześniowy wyjazd 9 września do Andrzejewa, wyjątkowo w sobotę, bo ponieważ mamy uroczystość w niedzielę Bitwy Zambrów, także zapraszam wszystkich w sobotę na godzinę 10, wyjazd do Andrzejewa, ponieważ jest to związane z miejscami historycznymi, ponieważ Bitwa o Zambrów trwała w dniach 10, 11, 12 września, później się przeniosła pod Andrzejewo i tam również były ciężkie bitwy z Niemcami, dlatego ten rajd jest dla utrzenia pamięci tych, którzy tam zginęli i zapalenie zniczy. Oprócz tego chciałem zaprosić na następną niedzielę 12 sierpnia na tradycyjną pielgrzymkę rowerową do Chodyszewa. Zapisy tradycyjnie u pana Borowskiego. Zapraszam wszystkich jeszcze do aktywnego udziału, ale myślę, że ten rok był bardzo udany. Przede wszystkim, że byli osoby, które jeździły systematycznie z nami, jak również to, że dopisywała pogoda i tradycyjnie około tych 150-170 osób było, co na pewno cieszy, że mieszkańcy Zambrowa i nie tylko uczestniczą w tych rajdach i w jakiś sposób wykazują swoją aktywność fizyczną. Rajdy rowerowe to dobra okazja do wypoczynku oraz integracji mieszkańców miasta. To jak najbardziej dla samego siebie, dla kondycji, dla przyjemności, dla fajnego też towarzystwa. Zambrowa wcześniej nie znałam, także dzięki właśnie rowerkowi udało mi się jednak poznać wszystkie zakamarki i Zambrowa i też wioski pobliskie. Fajne te rajdy są, ludzie trochę się rozruszają. Przede wszystkim jak patrzę, że jadą nieraz na te krótsze z dziećmi, to jest też dobry sport, rozrywka. Niech się ludzie ruszają trochę, tak, w różnym wieku. Chwała tym starszym osobom, że nie siedzą przed telewizorami ani gdzieś tam w domu i stękają, tylko troszeczkę zażyją powietrza, poruszają się. I też jest to dobre spędzenie wolnego czasu. Można sobie kościół przełożyć albo z rana, albo na wieczór. No i też takie spotkania z ludźmi. Tu się poznajemy, tu znamy się z widzenia, a tu się zawiązują znajomości takie na cześć czy dzień dobry. Poznajemy ludzi, bo czasami koszary nie znają z miasta, z miasta nie znają z koszar. Także fajna sprawa. Takie te rajdy, wiem, że inne miasta nam zazdroszczą, idą w nasze ślady. I także u nas chyba pan burmistrz to tutaj jako jeden z pierwszych te rajdy zorganizował i chwała jemu za to. Punktualnie o 10:00 rowerzyści pilotowani przez policyjny radiowóz wyruszyli na trasę rajdu do Szumowa. Jeszcze przed południem peleton rajdu dotarł do Szumowa. W skansenie na uczestników rajdu czekał poczęstunek, pyszny węgierski gulasz oraz napoje, kawa, herbata oraz woda.